Już jest nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze m.in. policyjny pościg za pijaną kobietą wjechała w radiowóz. Piłkarz skatowany po meczu, 17-latek, ledwie uszedł z życiem. Rosa rywalem Polpharmaxu w ćwierćfinale play-off. Stal poskromiła Lwy. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw. Cena złoty 99. Naszą misją jest dostarczenie wysokiej jakości roślin i krzewów ozdobnych do wszelkiego rodzaju ogrodów. A wszystko po to, abyście mogli Państwo stworzyć ogrody swoich marzeń i mieli doskonałe miejsce do wypoczynku. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, 28 kwietnia, a imieniny obchodzą Joanna, Maria, Patryk, Marek i Paweł. Zaczynamy wiadomości dnia. 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4 imienia Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyły się 11. Międzyszkolne Zawody Strzeleckie Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, w których brały udział trzyosobowe drużyny uczniów, rodziców i rzecz jasna nauczycieli z kutnowskich szkół podstawowych. Strzelano z broni pneumatycznej w pozycjach stojącej i klęczącej. Współorganizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, który zapewnił sprzęt i obsługę sędziowską.
W ubiegłym tygodniu Kutnowskie Centrum Informacyjne zwróciło uwagę na fatalny stan ścieżki rowerowej przy ulicy Metalowej. Rowerzyści skarżyli się, że na ścieżce zalega piach. Dodatkowo kierowcy samochodów bardzo często poruszają się po ścieżce, przez co powstało na niej pełno dziur. Wkrótce jednak ścieżka ma stać się przyjazna dla rowerzystów. Ze ścieżki rowerowej został już usunięty piach. Ponadto, jak informuje Joanna Brylska, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta, wkrótce załatane zostaną dziury w nawierzchni. Po raz kolejny Kutnowski Szpital Samorządowy wychodzi do mieszkańców naszego miasta i powiatu z działaniami prozdrowotnymi w celu poprawy świadomości naszej społeczności z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego. Mamom i przyszłym mamom udzielane zostaną konsultacje z zakresu naturalnego karmienia i dzięki wsparciu łódzkiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyszłe mamy otrzymają materiały informacyjne na temat opieki nad kobietą w ciąży i w połogu. Szpital będzie do Państwa dyspozycji w stoisku tylko na Placu Wolności w dniach 30 kwietnia od godziny 11 do 15 i 1 maja od godziny 15 do godziny 18:30. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe na badania spirometryczne, pomiar ciśnienia tętniczego, a także pomiar glukozy. 1 kwietnia ruszył rządowy program Rodzina 500+. Dziś gmina Kutno wypłaca pierwsze pieniądze. Łączna kwota wypłat w pierwszym dniu to ponad 126 tysięcy złotych. Program Rodzin 500+ ruszył dopiero 1 kwietnia, a już są pierwsi szczęśliwcy, którzy otrzymali pieniądze na swoje dzieci. Choć samorządy na wypłatę świadczenia mają czas do końca czerwca, to gmina Kutno od dziś zaczęła wypłacanie pieniędzy z programu 500+. Na dzień dzisiejszy wpłynęło około 550 wniosków, to jest rodzin, to nie znaczy, że tyle dzieci, bo dzieci jest więcej. Także rozpoczynamy dzisiaj wypłacanie, wypłacimy około tam pewnie 140 wniosków, także chyba w sumie na około 260 dzieci na kwotę około 120 tysięcy złotych. I tu z tym problemu nie ma jakiegoś tam jakichś kolejek, myślę, że to wszystko łagodnie przebiega, no i pieniądze, któreśmy dostali od wojewody są i dlatego płacimy. W miarę tych upływu pieniędzy, przepływu będziemy płacić kolejne wnioski. Przypominamy, Rodzina 500+ to rządowa pomoc na drugie i kolejne dziecko bez względu na zarobki. Pieniądze mogą zostać także przyznane na pierwsze, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł, jeśli któreś z dzieci jest niepełnosprawne. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wydało publikację przedstawiającą losy kutnowskiej społeczności żydowskiej. Publikacja składa się z 4 części. Można ją nabyć w Dworku Modrzewiowym. Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej to najnowsza publikacja wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Publikacja składa się z 4 części. Koncepcja, cały układ książki została wymyślona przez naszego redaktora naczelnego, pana Karola Koszadę, który w ten, a nie inny sposób pogrupował te materiały. A więc część pierwsza nazywa się Świt, część druga Dzień, część trzecia Noc i część czwarta Jutrzenka. Potem już następują aneksy w postaci dokumentów. I w ten sposób książka jest podzielona. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej organizuje liczne obchody. Ostatnimi był Dzień Pamięci o Kutnowskich Żydach. Uroczystości odbyły się pod dawnym gettem. Historia getta dawnej cukrowni Konstancja również znalazła się w książce. Poza tym znajdziemy tam pełny spis ludności żydowskiej, która w getcie została umieszczona. To jest 6600 nazwisk tutaj jest zamieszczonych. Wszystkich osób, które w getcie były, które trafiły do getta i z getta dalej, czyli do Kulmhofu, gdzie zostały zgładzone. Książkę można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Dworku Modrzewiowym. Jak co roku w związku z imprezą masową, jaką jest majówka, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. Jakie ulice będą zamknięte? O tym w materiale filmowym. W związku z kutnowską majówką nastąpi zamknięcie niektórych ulic dla ruchu kołowego.
Od piątku od 6 rano do 30 kwietnia do godziny 24 zamknięta będzie ulica Witosa. Dla ruchu kołowego zamknięty będzie również Plac Wolności i przyległe ulice. 1 maja w godzinach od 6 do 20 nie przejedziemy ulicą Teatralną. 3 maja zaś zamknięty będzie odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Barlickiego do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Autorka sagi Cukiernia pod Amorem odwiedziła Kutnowską Bibliotekę. Małgorzata Gutowska Adamczyk to pisarka powieści obyczajowych, choć zaczynała od pisania książek dla młodzieży. Małgorzata Gutowska-Adamczyk przyjechała do Kutna na zaproszenie dyskusyjnego klubu książki, który działa przy filii numer 4. Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka powieści obyczajowych, odwiedziła miejską i powiatową bibliotekę publiczną, by spotkać się z czytelnikami. Pisarka, scenarzystka filmowa, człowiek kultury. Człowiek związany z człowiekiem kultury, z reżyserem. W związku z tym nic dziwnego, że książki też w specyficzny sposób osadzone są w kulturze. Gutowska-Adamczyk na swoim literackim starcie pisała powieści dla młodzieży. Szerokiemu gronu czytelników znana jest jako autorka powieści obyczajowych, Podróży do Miasta Świateł, Kalendarzy czy Cukierni pod Amorem. Ta ostatnia odniosła wielki sukces. Jest to saga opisująca dzieje rodu na tle trudnych wydarzeń historycznych. Pisarka nie zamierza spoczywać na laurach. Na spotkaniu uchyliła rąbka tajemnicy, co może stanowić oś jej kolejnej powieści. Mogę wam zdradzić jako pierwszym, że być może centrum tej nowej powieści będzie zakład fryzjerski. Tak mi się marzy. Zakład fryzjerski jako miejsce plotek miejscowych. Mam już trochę bohaterów, słuchajcie. Dzisiaj się nawet urodziła para, która jest totalnie egzotyczna, uważam. Małgorzatę Gutowską-Adamczyk udało się zaprosić do Kutna dzięki staraniom dyskusyjnego klubu książki, który działa przy filii numer 4. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy bezchmurnie, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W dzień przelotne opady, temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali.